I fit chłopak bardziej. Jeszcze jak? Ty dobra, nie wierzę w to. Czy wiedział? Jeszcze jak? Dora i ta miniaturka, czy wiedział? Jeszcze jak? No ja pierdolę, dobra, oglądamy to. To jest myśl o papieżu. To bardzo dziwna istota jest. Jedna z najbardziej na świecie popędzanych istot. Jan Paweł II kiedyś był spoiwem społeczeństwa i łączył ludzi. Dzisiaj stał się narzędziem do budowania kapitału społecznego i pogłębiania podziałów. No to jest kontrowersyjne pytanie, bo z jednej strony posłucha moja babcia, a z drugiej strony nie chcę mówić brew sobie. Materiał nie ma. Mi się wydaje, że jedyny problem z papieżem jest taki, bo tak, bo tak jak mówiłem ostatnio. Rozmawiajmy o faktach. Czy papież przysłużył się bardzo, jeżeli chodzi o Polskę? Tak. Czy był takim spoiwem społecznym? Owszem, był. Więc czy historycznie jego postać jest dla nas ważna jako dla Polaków? Tak, jest. Ale jednocześnie problemem jest to, że dużo osób zaczęło budować narrację człowieka świętego, idealnego, nieskalanego żadnym grzechem. Popadali w skrajności. I ludzie, tak mi się przynajmniej wydaje, przez to, że taką świętością stał się drugi człowiek, stwierdzili, że zaczną trollować. I dla beki pisali różne teksty, które miały za zadanie kogoś striggerować. Był to zwykły internetowy trolling. Tam chodziło tylko o to, żeby wzbudzić emocje i kontrowersje. I teraz pytanie, czy wzięło się to stricte z tego, że jest to, był to łatwy sposób, żeby kogoś zdenerwować, czy wzięło się to bardziej z tego, że ktoś był zdenerwowany gloryfikacją na przykład postaci? Przesyła 2 zł i 91 groszy. KFC ja pierdolę. Children. Dobrze, angielskiego nie rozumiem. Nie wiem, no ja powiem tylko tyle, no ja uważam, odkładając żarty na bok, tylko gdzieś tam wchodząc z faktycznym stanem rzeczy, takim, który według mnie ma miejsce, to tak, to historycznie papież był ważną postacią dla Polski, czy dla Polaków, ale jednocześnie ja, jako osoba wierząca, jestem przeciwnikiem gloryfikowania ludzi i wznoszenia ich na postaci święte. Uważam, że nie ma ludzi idealnych i każdy z nas ma jakiekolwiek brudy za paznokciami. Jeden ma większe, drugi ma mniejsze, ale każdy te brudy posiada. I tyle. Można się inspirować daną postacią, ale robienie z kogoś ideału w moim światopoglądzie nie ma miejsca. I tyle. I tyle. Ma na celu rozstrzygać tego, czy papież wiedział o nadużyciach wśród księży, ponieważ rozstrzyganie tej kwestii powinno leżeć w rękach ekspertów badających sprawę. Celem tego filmu jest natomiast przeanalizowanie zjawiska, z którym obecnie mamy do czynienia – wojny kulturowej. Ojciec Święty się czegoś boi? Się boję. No, tak jak pan już powiedział, kogo się mamy bać, a kogo się mamy nie bać. Poznajmy tło. Niby katolika w świętych nie wierzy? Wiesz, no właśnie jak sam powiedziałeś, sam to ująłeś, wiara. Wiara polega na tym, że wierzysz w coś albo w coś nie wierzysz. Poza tym często mamy do czynienia z interpretacją. Każdy inaczej interpretuje pewne rzeczy i pewne zjawiska. I ogólnie tak, jestem osobą wierzącą, jeżeli chodzi o wiarę w Boga. Jestem wierzący, mam do tego podstawy. Są historie, którymi się wolę nie dzielić, ale są gdzieś tam dla mnie logiczne podstawy do tego, żeby w to wierzyć. Natomiast mam mieszane uczucia, jeżeli chodzi stricte o instytucję kościelną i o różne rzeczy, które Kościół sobie uchwala. Co do tego uczucia mam mieszane. Z jednymi się zgadzam, z drugimi się nie zgadzam. I uważam, że na tym właśnie polega życie w zgodzie z samym sobą. To znaczy na tym, żeby samemu interpretować pewne rzeczy, a nie zero-jedynkowo przyznawać komuś rację. To, że ktoś ci powie, że jest w taki, a nie inny sposób, nie znaczy, że faktycznie tak jest. Pamiętajmy, że kościołem na przykład nadal rządzą ludzie, a ludzie też popełniają błędy. Wydarzeń, czyli od czego to wszystko się zaczęło.
Ostatnie lata kultury internetowej obfitują w memy o papieżu. Wywodzą się one z małych, zamkniętych środowisk, których celem było wzbudzanie kontrowersji i wyśmiewanie osób ślepo zapatrzonych w postać Jana Pawła II oraz tworzących wokół niego istny kult jednostki. Ja pierdolę, te memy nie są za mocno, tak szczerze. Z czasem narracja ta rozlała się po całym internecie. Zatem już na tym etapie możemy dostrzec pewien podział społeczny. Starsze pokolenia uważają papieża za ikonę i symbol polskości. To jest smutne, przykre jest. Nie powinno być tak u Jana Pawła II. Nie powinno. Papież Jan Paweł II był zasłużony. Dla kraju i dla świata był zasłużony. Młodsze natomiast nie znają go dzięki jego dokonaniom, lecz za sprawą memów, które od lat jako nośnik informacji budowały jego wizerunek. A to w sumie jest mądra uwaga akurat. To jest mądra uwaga. Groszy. Jan Paweł II bel w kosmosie na misji Apollo 13. Co ty piszesz? Co wy macie w głowie, że takie rzeczy piszecie? To musi być skradziony mem, bo to nie jest możliwe, że ktoś to sam wymyślił. Znaczy, ktoś to musiał być wymyślając mem, ale nieważne, chuj w to. Powiem tak. To jest mądra uwaga, że wśród młodych osób wizerunek papieża może faktycznie być znany z memów i mogą nie wiedzieć, kim tak naprawdę była to postać i jak się przyczyniła do uformowania Polski taką, jaką dziś mamy na przykład, nie? Coś w tym jest. I w sumie to jest ten aspekt, o którym nigdy nie myślałem. No bo memy żyją do dzisiaj, natomiast ta pamięć rzeczywista, historyczna, ona jest taka... No wiecie, po nią trzeba samemu sięgnąć. Jeszcze moje pokolenie to jest pokolenie, gdzie no... Ja będąc dzieciakiem... Urodziłem się w czasach, kiedy Jan Paweł II jeszcze żył. To mam podstawy do tego, żeby być zaznajomiony z historią. Natomiast w sumie te osoby, które dzisiaj mają lat 14 czy 15, albo mniej, to faktycznie niekoniecznie. A to w sumie ciekawa uwaga, jakoś nigdy o niej nie myślałem. Sprawa nabrała jednak zupełnie nowego tempa, kiedy treść memów z papieżem przestała być niewinnym żartem, a stała się zarzutem popartym twardymi dowodami, co stanowiło ujście całego napięcia społecznego skumulowanego dotychczas w internecie wokół papieża i kościoła. Początkiem marca 2023 roku stacja telewizyjna TVN wyemitowała materiał zatytułowany Franciszkańska 3, którego autorem jest dziennikarz Marcin Gutowski. Sam TVN przedstawia dokument następująco. Marcin Gutowski w najnowszym reportażu Franciszkańska 3 z cyklu Bielmo pokazał nieznane wcześniej fakty z życia Karola Wojtyły z czasów, gdy jeszcze nie był on papieżem. Reporter rozmawiał z ofiarami księży, którzy jeszcze w latach 60. podlegali kardynałowi Wojtyle. Dotarł do ludzi, którzy osobiście informowali go o przestępstwach popełnianych przez duchownych i do kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania Wojtyły. Zdaniem Thomasa Doyle'a, kanonisty i autora amerykańskiego raportu o nadużyciach seksualnych w kościele. Reportaż Marcina Gutowskiego jest przełomowy, ponieważ jako pierwszy przedstawia dowody w postaci dokumentów i rozmów z ofiarami księży podlegających Karolowi Wojtyle w czasie, gdy ten pełnił najwyższe funkcje w archidiecezji krakowskiej. Franciszkańska 3, dokument wyemitowany przez stację TVN, wprowadził tym samym do debaty publicznej zarzuty wobec byłego papieża, podpierając się dowodami. Aby uświadomić sobie, jak ogromna jest ranga takiej informacji, wystarczy zerknąć na reakcje, które zostały przez nią wywołane. Praktycznie natychmiast wszystkie media podchwyciły temat, podobnie zresztą jak politycy. Wyklarowały się dwa przeciwstawne stronnictwa, które możemy określić jako obrońców papieża oraz jego krytyków. Wśród tych stronnictw nie zabrakło oczywiście skrajnych postaw. Ci pierwsi natychmiast podnieśli głosy, że to zamach na Polskę, naszą tożsamość narodową, religię, wartości i cały naród, co jest wynikiem wojny hybrydowej i spisku przeciwko naszemu państwu. To co robił, no powiem tak, dowodów nie mam, są jakieś domniemania. Karol Wojtyla, gwałciciel, który został papieżem. Ja
wiecie jak jest, każdego próbują oczerniać zawsze, taki mamy świat i to jest chyba moje zdanie. Drudzy natomiast przyklasnęli materiałowi TVN-u i podkreślali, że od zawsze wiedzieli o mrocznej prawdzie o papieżu, że wreszcie ktoś powiedział prawdę na temat Kościoła i że trzeba jak najszybciej się tej instytucji przyjrzeć. Jak pani zareagowała na ostatnie doniesienia, reportaże, że jednak chronił księży, którzy dokonywali nadużyć seksualnych w Kościele? No, chyba wszyscy wiemy o tym. Ja myślę, że każdy się tego domyślał, to przecież to jest organizacja Kościół. Gdzieś w tle tych skrajnych postaw leży jednak ich największa ofiara. Polaryzacja społeczna. Śledząc ostatnie lata w kontekście polskiej debaty... Ogólnie ta polaryzacja jest o tyle problematyczna, że Polacy kłócą się niemal o wszystko i nawet potrafią kłócić się o najmniejsze bzdety i wzajemnie się nienawidzić, dlatego że jedna strona uważa, że papież ukrywał na przykład pedofilię, druga strona uważa, że nie, bo papież był idealnym nadczłowiekiem, który nigdy nie popełniłby żadnego grzechu. I nie wolno niczego powiedzieć, co nie byłoby przyklaśnięciem jakichś dokonań. Ale tak, to jest tylko przykład, tak jest ze wszystkim. Ludzie w Polsce, mówię w Polsce, bo nie wiem jak jest za granicą, kurwa kłócą się o wszystko, dzielą się o wszystko, skaczą sobie kurwa z nożami do gardła, bo odmienne zdania. To jest chore, także to jest chore. Ordon jedenak, sklej pizdę już i oddaj telefon mamie. I to jest największy minus naszego społeczeństwa. To, że nie potrafimy uszanować odmiennego zdania drugiej strony, tylko rzucamy się z nożem do gardła. Publicznej łatwo zauważyć, że co jakiś czas pojawia się temat, który druzgocąco wpływa na rozłam naszego społeczeństwa. Aborcja, zamknięcie granic dla uchodźców, konflikty z Unią Europejską to tylko kilka przykładów. Kto by się jednak spodziewał, że papież Polak, będący kiedyś spoiwem, teraz będzie narzędziem polaryzacji i rozbicia społecznego? Warto zadać sobie pytanie, dlaczego nasza debata publiczna skazana jest na nieustanne wojny kulturowe? Wojna kulturowa oznacza, że ktoś czuje się zagrożony, obawia się o swoją tożsamość, system wartości, światopogląd i wszelkie inne cechy, które go definiują. Będzie zatem bronić wszystkiego, co reprezentatywne dla jego systemu. Dlatego tak łatwo w debacie publicznej przejść od twardych dowodów, które są podnoszone przeciwko papieżowi, do emocjonującej nadinterpretacji, że to wszystko stanowi zamach na polskość. Wystarczy zauważyć, jak płytka jest polska debata, niezależnie o jaki temat chodzi. Kierujemy się emocjonalnymi argumentami, które często ledwo co zahaczają o fakty. Fascynujemy się tym, co dany polityk lub celebryta napisał na Twitterze lub jak w przypadku... No ale na poparcie tych słów wystarczy obejrzeć sobie na przykład jakiś materiał z sąd ulicznych i ludzie bardzo często krytykują jakieś partie, ugrupowania różne, polityczne. A w momencie, w którym są poproszeni o merytoryczne przedstawienie swojego zdania i uzasadnienie, dlaczego twierdzą, a nie w taki, a nie inny sposób, to najlepszym argumentem, jedynym argumentem, po jaki potrafią sięgnąć, to złodzieje. A jak zadasz pytanie, a dlaczego? Co zrobili? To zaczynają się jąkać i mówią, że sprzedali Polskę. I to działa w dwie strony, niezależnie od tego, czy zapytasz o PO, czy zapytasz o PiS, czy zapytasz o jakąkolwiek inną... jakiekolwiek inne ugrupowanie polityczne. Chociaż no, nie oszukujmy się, no, w tych debatach, które od PO i PiS jest poruszane. Ale to... Bo... No nie, no, jest to super płytkie, kurwa, żałosne wręcz, no. Jest to żałosne. W przypadku bieżącego sporu o Jana Pawła II podnosimy argumenty, że jest to zamach na polskość, spisek i wojna hybrydowa. James Hunter w swojej książce Culture Wars wskazuje na polityczny charakter zjawiska wojny kulturowej. Jego zdaniem jest to rywalizacja pomiędzy dwoma skrajnymi, wrogimi i odmiennymi systemami rozumienia. Granica pomiędzy tymi systemami często przebiega w tym samym miejscu, gdzie leży umowny podział pomiędzy stereotypową lewicą i prawicą. Takie zdefiniowanie wojny kulturowej pozwala na zrozumienie przyczyn tego zjawiska. Jeśli mamy dwa główne stronnictwa światopoglądowe cechujące się odmiennym systemem rozumienia, to debata między nimi może odbywać się wyłącznie na poziomie emocjonalnym, a nie merytorycznym. Ponieważ merytoryczne argumenty jednej strony są spoza systemu pojęć, wartości i sposobów... Jak było w moim domu? Pani Ado w ogóle pisze się oddzielnie.
jak się dowiedziałem, że Jan Paweł II umarł? Znaczy tak, no ja nie pamiętam tego jakoś dokładnie, nie wiem ile wtedy miałem lat, musiałbym sobie policzyć, ale to, no byłem dzieckiem jeszcze. Kiedy dowiedziałem się o chorobie papieża, to, bo ja zawsze, będąc dzieckiem, ja zawsze z mamą modliłem się wieczorem. Mieliśmy taki rytuał, że za każdym razem klękaliśmy wspólnie i się modliliśmy. I na przykład modliliśmy się też o różne intencje czasami. To akurat wtedy mama kazała mi się modlić o intencję zdrowia dla papieża, to pamiętam. Aga przesyła 2 zł i 91 groszy. Nawet jeśli nie do końca wiedział, to otaczał się bardziej złymi doradcami NB. Stawie Wonder, czyli Dziwisz XD i miał zbyt dużą wiarę w ludzi, niech otworzą krakowskie archiwa, to wszystko wyjdzie. Dzięki, Agucha. No, więc najpierw kazała mi się modlić w intencji zdrowia papieża, pamiętam. O kurwa! Dobra, teraz nagle będą donaty, tak? Czyli że z całego live'a nie ma donatów, jak chcę odpowiedzieć, to donate będzie. Z jakiej racji próbuje się Polaków umniejszyć, przypisywać jakieś zbrodnie Wołyni, nasza wina, Holokaust, nasza wina, Jan Paweł wiedział jako jedyny papież. Trzeba też pamiętać, że Kościół jest jak federacja, a papież jest jej włodarzem, ale za kurtyna są też inni. No to może tak, no mamy do czynienia z organizacją. Natomiast, wydaje mi się, że interpretujesz to w ten sposób, dlatego że w Polsce jest podnoszony temat papieża, który akurat był polskiego pochodzenia. No jest to historyczny moment, historyczna chwila, więc ludzie zajmują się rodakiem, a nie innymi papieżami, tak podejrzewam. Natomiast okej, no tak, najpierw kazali mi się modlić w tej intencji, później pamiętam, że moja mama kazała mi oglądać razem ze sobą pogrzeb papieża w telewizji, bo był transmitowany. No i ja tego nie chciałem oglądać, bo jak łatwo się domyślić, było to nacechowane takimi emocjami negatywnymi, smutnymi, tak? Gdzieś była taka gęsta atmosfera, którą niekoniecznie chciało się przeżywać i odczuwać jako dzieciak, zwłaszcza dzieciak, który nie do końca jest świadomy, co to w ogóle za postać umarła. Wie tylko tyle, że z papieżem. I pamiętam, że ten na dwór chciałem wyjść. I mama mi nie pozwoliła. Powiedziała, że nie, że dzisiaj przez cały dzień na dwór nie wyjdę, bo dzisiaj papież umarł. Pamiętam, że ty mnie zdenerwowała mocno. Byłem wkurzony. Znaczy nadal uważam, że było to dziwną decyzją, bo co ma śmierć jakiegoś człowieka do tego, czy dziecko pójdzie się bawić. Dziecko z dzieckiem. Tyle. No. Dobór rozumowania strony drugiej. Emocje natomiast stanowią pewien uniwersalny przekaz, który trafia do każdego, jednak jednocześnie jest mniej precyzyjny. Brak precyzji i wzajemnego... Przesada trochę, no przesada, no ale to pokazuje w jaki sposób, jak w społeczeństwie też był taki kult papieża, nie? W tamtych latach. Taka wdzięczność, takie, no... To były inne czasy. Do zrozumienia sprawia, że debata łatwo przeradza się w wojnę. Warto zaznaczyć, że dwa stronnictwa to umowny podział. Jest również masa osób, która nie reprezentuje żadnej ze skrajności, jednak i tak prawdopodobnie skłania się ku jednej lub drugiej stronie. Całe zjawisko dodatkowo napędzane jest przez chęć budowania kapitału politycznego. Nie da się ukryć, że poziom debaty publicznej w znacznej mierze zależy od polityków. Ci natomiast nie przegapią żadnej okazji, aby zbudować kapitał polityczny. Dlatego też politycy, mając świadomość, jak działają wojny kulturowe i wiedząc o podziale występującym w polskim społeczeństwie, będą rozgrywać każde zdarzenie na własną korzyść, co często odbywa się kosztem wzmacniania polaryzacji, wzajemnego niezrozumienia, a w skrajnych przypadkach szerzenia nienawiści. Przeanalizujemy ciąg skojarzeń, które może mieć przeciętny Polak. Postać Jana Pawła II niewątpliwie łączy się z Kościołem katolickim. Dobra, ja tylko dodam tyle od siebie, bo skłamałbym mówiąc, że od razu nie pomyślałem o tym samym, kiedy ta informacja poszła w obieg i zobaczyłem, w jaki sposób zachowuje się wobec tego polityka.
Grupa odbiorców PiS to przede wszystkim starsze osoby podobno. Starsze osoby mają właśnie kult papieża, więc warto być w opozycji do tego, co zostało opuszczone tam w telewizji w programie. Natomiast odbiorcy drugiej grupy chyba są bardziej zróżnicowani wiekowo, ale nie wiem. Więc tam można było trochę inną narrację zbudować. Tak mi się wydaje. Nie wiem, jest to dla mnie mega dziwne. Dla wielu Polaków jest on również symbolem patriotyzmu. Zarówno Kościół, jak i patriotyzm są kojarzone z obecnym obozem rządzącym. Polityczny wymiar staje się więc oczywisty. Jedna strona będzie podnosić argumenty, że postać papieża Polaka, ich zdaniem największego z rodaków, to nasze najcenniejsze dziedzictwo kulturowe. Coś, czego nie można nam odebrać ani nawet krytykować, ponieważ automatycznie stanowi to zamach na ogólnie pojętą polskość. Dlatego podnosząc te argumenty, w tym przypadku głównie PiS i PSL będą kreować się jako obrońcy narodowego interesu. Wspomniane partie oraz kilku innych posłów zagłosowali nawet za powołaniem uchwały w sprawie obrony dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Uchwała ta jednak już teraz wywołała efekt Streisand. Im bardziej próbuje się czegoś zakazać lub anulować z internetu, tym więcej takich treści będzie się pojawiać. Druga strona natomiast będzie wytykać, że obóz rządzący broni duchownego, który tuszował nadużycia i przestępstwa Kościoła, a przecież dla takiej osoby nie powinno być moralnego usprawiedliwienia. Robił to w dodatku piastując najwyższe stanowisko w całej instytucji, a zatem miał absolutny wpływ na wszelkie decyzje. Przybywam, ażeby być z moimi rodakami w szczególnie trudnym momencie dziejów Polski po II wojnie światowej. Papież, postać, która niegdyś jednoczyła wszystkich Polaków, dziś stał się nie tylko przedmiotem wojny kulturowej, ale również narzędziem do prowadzenia walki politycznej i zbijania kapitału przed nadchodzącymi wyborami. Co ciekawe, narzędzie to po wprowadzeniu odpowiedniej narracji może być wykorzystane przez dowolne stronnictwo polityczne. Pojawia się jednak pytanie, dlaczego można aferę dotyczącą Jana Pawła II wykorzystać politycznie? Odpowiedź wydaje się oczywista. Pontyfikat Karola Wojtyły to czas wielkich przemian dla Polski i Polaków. W momencie, kiedy był on wybrany na papieża, Polska znajdowała się na marginesie Europy, będąc pod sowiecką strefą wpływów. Bieda, komunizm i absurd codziennego życia. Co mogło bardziej osłodzić życie naszego narodu niż informacja o wyborze rodaka na papieża? Prócz tego sympatia narodu względem Kościoła była ogromna, bowiem Kościół był wówczas instytucją, która jawnie sprzeciwiała się wschodnim wpływom, jednocząc równocześnie Polaków. Symbolem tej zimnej wojny między Kościołem a komuną stał się m.in. ksiądz Jerzy Popiełuszko, a także papież Jan Paweł II. Towarzyszył Polakom podczas upadku komunizmu, wkroczenia do NATO, a nawet wejścia do Unii Europejskiej. Nie ma się zatem co dziwić, że w mniemaniu zwłaszcza starszych obywateli papież to przede wszystkim bohater, symbol wyzwolenia i nadziei. Z drugiej strony mamy do czynienia z postępującą laicyzacją społeczeństwa. Coraz mniej osób chodzi do kościoła, coraz mniej wiernych ufa tej instytucji, a część nawet decyduje się dokonać apostazji, aby nie zawyżać kościołowi statystyk. Dlatego Jan Paweł II jest tak istotnym elementem gry politycznej. Polaryzacja społeczna spowodowana krytyką tej postaci jest ogromna. Jeden elektorat może wiele wybaczyć, ale przecież nie szkalowanie świętego. Druga strona natomiast może na wiele przymknąć oko, ale nie na wybielanie kogoś, kto tuszował przestępstwa seksualne Kościoła. Pomiędzy elektoratami trwa zatem pewne przetasowanie i nie wiadomo, które stronnictwo skończy z korzystniejszym bilansem. Ogólnie powiem tak, zarzucacie mi, że za każdym razem mówię na lewach oczywistości, ale ten film robi dokładnie to samo, czyli mówi o totalnej oczywistości, bo uważam, że to, co w tym filmie zostało powiedziane, powinien wiedzieć każdy. Jest to oczywista oczywistość. Natomiast podejrzewam, że nadal większość osób nawet w ten sposób nie pomyślało. Mam nadzieję, że chociaż moi widzowie nie uważają tego za coś odkrywczego, tylko wiedzieli to przed obejrzeniem materiału. Z tego powodu papież bez skrupułów jest aktualnie wykorzystywany do podpierania wiarygodności i ratowania reputacji. Jest wykorzystywany do osiągania korzyści wizerunkowych. Jest wykorzystywany do dzielenia Polaków w celu zbijania kapitału politycznego.
Dlatego niezależnie kim jest dla Ciebie postać Jana Pawła II, czy to symbolem polskości i patriotyzmu, czy to współodpowiedzialnym za przestępstwa seksualne popełniane przez przedstawicieli Kościoła, czy też po prostu postacią z memów, nie daj się wciągnąć w tę narodową grę polaryzującą. Nie napędzaj dalszych podziałów i konfliktów, nie podchodź do sprawy emocjonalnie, szukając zwolenników lub przeciwników. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. I myślę, że...